No, tu jakieś skarby. Co tu jest ciekawego? A, tylko instrukcja. O, CDR-bu. Wyłącznik czasowy, czy jak tam. Aż mordę, co tu jest dalej. O, Bluetooth. TP-Link to niepotrzebne. Znowu wyłącznik czasowy. Następny. A to co? A pieczątka to. Znowu wyłącznik. To TP-Link, ale to zarówki to. I to by było tyle, no. To spinacze. Dobra, żeby nie robić bajzlu. To jest fajne, dobra. A, płyta. No i to tyle. Mam nadzieję. A płytę muszę obejrzeć bez kamery, bo... Tylko i wyłącznie ta płyta. Niewygodnie. No, Bluetooth jest chyba dobre, no. Bluetooth mode. Słuchawki. No dobra. Jedziemy dalej. No, tu jeszcze taką wagę znalazłem, która działa bez problemu. Potem tu jest dużo płyt DVD-RW. To są płyty, że można wielokrotnie nagrywać i kasować. Z tym, że tam jest ileś sesji, no i po prostu już się nie da sformatować. No. Ale mimo tego, no. Tu są zwykłe DVD-RW, tak samo. Nie, DVD-R. To jest tylko nagrać i nic więcej. Nie da się skasować. Natomiast jeśli chodzi o te czasówki, one są sprawne, tylko cała rzecz w tym, że tu się wkłada baterię, i tam są zeżarte styki, no zeżarte one, niektóre są zaśnie działa i to trzeba wyczyścić. To jest nowe, widocznie jako nowe były baterie w zestawie, no i po prostu te baterie wylały i dlatego ktoś to wyrzucił. Także płytek mamy sporo. Cieszy mnie to, szczególnie DVD, RW, no płyty są wcale nie tanie, no. No, tu jest DVD-R plus R4,7 giga. No zobaczymy, ja to wszystko zabiorę. Nowizna zapakowana, biorę wszystko. Także strzał, niezły.
to nie wiem co to jest. Dobra. No tu jest jeszcze takie opakowanie. Takie fajne pojemniki. Tak samo jest dużo płyt. CDRW tak samo. CDRW. CDRW. Bo to jest 700 MB, nie? Dlatego jest CD. CD tak samo. Też. No i tak dalej, no nie będę pokazywał. A, tu jest już następne opakowanie. CDRW. Aż kurwa. CDRW. Tu już jest DVD-RW. DVD-RW. Sonówka DVD-RW. No jest wiele fajnych kurde pojedno. To wszystko nowizna. I bardzo fajne opakowania. I teraz już tu ostatni taki element. To tak samo było. Bardzo zasypiałe. Pokryte korozją. Doprowadziłem to do porządku. Do cięcia przewodów. Tak mi zaschło dzisiaj w gardle, że masakra. No i ładnie tną. To jest produkcja rosyjska. Tylko jak rosyjska, to mi się kurwa zygać chce. No tyle co wyjechałem. Już znalazłem ciekawe rzeczy. Płyty się przydadzą, bo tym bardziej, że nowizna jest. To mnie cieszy. A pojedziemy jak zwykle na spadnicę z łomu zobaczyć coś ciekawego. No, dzisiaj dosyć spory wiatr jest. Dosyć ciepło, ale wiatr taki, że szkoda mówić. Jadę na Tartakową i kurczę do domu, bo to nie ma co łazić. No ciekawe, w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia mija termin wysyłki. Tam było do 16 dni. Zobaczymy. Jestem ciekaw. No. Klatkę na kamerę zrobiłem. Praktycznie wszystko mam gotowe, a nie ma tego co najważniejsze. Dobra, zielone. Zobaczcie jaki ładny kontornik kupiłem. Grubościenny. Cena 13 zł. Bardzo dobra cena. Dobra, jedziemy, bo nie ma nic. Jadę potem po decyzję. Dostałem dofinansowanie do mieszkania. No i po drodze przyjadę sobie tak po śmietnikach, z tym, że poniedziałki to nie ma się co za bardzo spodziewać jakiejś tam elektroniki czy czegokolwiek. No zobaczymy. Właściwie jest to po drodze. No. Także można zobaczyć. No, w
poniedziałki to kurczę z samego rana jest. Wszystko wywożone. Wiadomo. Dobra, jedziemy. Szkoda czasu. No tu były te kasety. No tu jest też wywieziona. Dobra. Szkoda czasu. Dobra, idę po te papierki, potem decyzję i jadę na składnicę złomu. Odnośnie kaset to tam ktoś chciał kupić, dupę zawraca, kurwa zdjęcia, tłumaczę mu, bo znam się trochę na tym, że to są kasety markowe. Tą dupę zawraca, żeby mu zdjęcia wysłał. Do widzenia, żegnam i tyle. Chcesz kupić, lubię konkrety. Chcesz kupić, wysyłam bezzwłocznie. Nie jestem kuźwa oszustem. Wiem, co to znaczy być oszukanym, bo raz już tak miałem. Ja ludziom wysyłam, przesyłki powiadamiam. Powiadamiam o wysyłce i podaję numer trackingu i tyle. No. A myślicie, że jak ja coś znajdę na śmietniku, to zaraz sprzedam wam kuźwa za darmo. Chcecie kupić sobie kasety czy co, to zajrzeć sobie na Allegro, zobaczyć ile kosztuje sztuka i nie zawracać mi dupy po prostu na lewo. Bo nie lubię, lubię konkrety, o tyle. No, jestem na miejscu. O, bardzo dobrze, zasłoniłem swoje dane, bo 469,60. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A u mnie się płaci dość sporo. Bo to jest pierwsza strefa. Płacę około 700, ponad 700 zł. Dobra, jedziemy na składnicę złomu. Szału nie mam. Po prostu dzisiaj, tak jak mówiłem, poniedziałek. Ja nie łażę po nocach, bo nie jestem aż taki jakiś zbieracz. Od czasu do czasu wyskoczę na śmietnik. Wolę jechać na składnicę złomu. To z tego jest jakiś tam... O, tu już widzę, stoi auto. Wózka śmieci. Także tu jest w tym terenie. A to już nawet szkoda. Szkoda nawet podchodzić. No sobie zrobiłem zakupy i pieskowi. No zobaczymy. 6,39. Dobra cena. Zobaczymy, czy ona będzie chciała to jeść. Dobra, jedziemy, bo to szkoda czasu jest. Trochę tych ledów tu jest. No, 4 sztuki dobrej tony. Dobra, biorę się za demontaż, bo tu już chcą wywozić to. No, znowu jedzenie. To z lodówki. Bułki, chałki.
to nie, to taki sałatka. Chleb. To jakieś coś, to nie wiem. No i to tyle. Dobra, zbieram się na składnicę złomu. Jedną tylko chciałem powiedzieć, że czasami kupuję coś ze sklepu, z żywności i tak dalej. Podchodzi do mnie gościu i żebym mu kurwa pieniądze dał, a nie bez jakiej paki, a kurwa pełno można nazbierać puszek i zarobić sobie i tak dalej. To są kurwa pasożyty. To jest taka kurwa nieudolność takich oszołomów. Ja nie pomagam takim ludziom, bo po prostu niech się kurwa wezmą za robotę. Jakąkolwiek. Zbieranie złomu, to niektórych widzę i to starsi ludzie zbierają złom, jakoś żyją. No i mogą się, albo mówi, że on nie ma co jeść. Jest, no przecież tu jest dowód na to, że jakby połaził trochę po śmietnikach, to jest żywność wyrzucana, po prostu wystawiana, nie wyrzucana, bo to jest różnica, jest wystawiana na boku z lodówek i tak dalej i można sobie po prostu się w jakiś sposób ratować. No, o, ptaszek przyszedł. Nie bój się. No, ptaszek. Dobra, jedziemy, bo wiatr, że łeb chce urwać. Niby ciepło jest, za. Jakieś skarby. Kurde, żadna wiertarka. A czy ona jest sprawna, to kurde. To nie wiadomo. Jest oryginalne pudełko. Pudełko to. Biały półmak. I weźmiemy, zobaczymy, co ona warta. No i przedłużka. No i teraz nagrywam kamerką Javisa, JVC. No, wiertarka w pełni sprawna. Tak jak mówiłem na początku filmu, przełączanie lewo-prawo działa. Także bardzo dobrze na tym wyszłem. Tylko ta wtyczka jest walnięta, bo to jest system angielski. A ja po prostu odetnę kabel i przełożę wtyczkę normalnie polską. Także, a model jest taki. I to jest oryginał, nie jakaś podróba, tylko oryginał. Tylko trzeba uchwyt wymienić. Co za głupie babsko. Ta baba to jest pieprznięta nieźle. Ten pies to ma przejebane. Teraz tak, powracając do tej wiertarki, on ma uszkodzony uchwyt, ale ten uchwyt, tam w środku jest śruba i trzeba to wykręcić, bo to jest lewy gwint.
albo zaklejona, no nie wiadomo. Zobaczymy, jak przyjdę do domu, to z pieskiem wyszłam na dwór. On by chciał ten piesek. Ja pierdolę. Ten piesek chciałby kontaktu z innymi z pieskami, a ta mu zabrania nas. Kurwa, daj ta spokój. Mój piesek jest łagodny i nie robi krzywdy. Może szczeknie, może tego, ale nikogo nie pogryzła, drugiego psa nie pogryzła. Czasami jak maruje, no to tam tylko ostrzeże i nic więcej. No robię próbę tego mikrofonu zewnętrznego, ale tu aha, już wiem, o co tu chodzi. Ja myślałem, że ta kamera się wyłącza, a ona się wcale nie wyłącza, tylko się wyłącza ekran. Trzeba będzie chyba diodę włączyć taką z góry, żebym wiedział, że nagrywa. Dobra, idziemy do domu. Chodź, Fredzia, idziemy do domku. Chodź, Fredzia. No tutaj ktoś wyrzucił właśnie ten telewizor. Tu wsadzony był, tylko kurczę, nie ma pilota, no. Patrzę jeszcze raz, a pilota nie ma. Myślałem, że pilot będzie, a pilota niestety nie ma. Czasami potem ktoś mógł wyrzucić pilota, a później. No i telewizor takiej marki Bush, pełni sprawny, panorama Full HD, zaraz pokażemy z drugiej strony. Matryca no nie jest specjalnie tam, ma takie kropki, ale na LEDach to jest nie widać tych kropek. No i takie ma tu wejścia, Full HD, z drugiej strony też jest Full HD. Super VHS, to VGA, to takie najmniej potrzebne, serwisówka SPDI, no i RGB i tak dalej, no. Bardzo ładnie odbiera, no. Tylko no, cały dylemat tego, że nie ma pilota. No i tu szukają według tego. Kurczę, nie mogę znaleźć w internecie tego modelu. Chodzi o jaki to pilot do tego. No ktoś wyrzucił ten garnek, a tu jest taka fajna rączka. Można ją zastosować do noszenia kamery. To znaczy mowa tu jest o klatce, taka dosyć fajna, no zobaczymy. No, z pieskiem wyszłem na dwór i u nas na śmietniku nieraz się znajduje fajne rzeczy. O, piesek mój. Tak, odnośnie tego mikroskopu wywaliłem te rzeczy niepotrzebne. I tu łożysko wchodzi bardzo ciasno. Od spodu jest nakrętka. O! Można zrobić taki numer, że
Można to w tokarnię zapiąć i wytoczyć tutaj. Znaczy wytoczyć na odpowiednią średnicę i tego, i wbić, i następnie uzyskać i zamocować w zacionku. No dobra, no i mniejsze z tym. No i teraz jeszcze to, bo tu jest jedna regulacja. Zrobić jeszcze taką blokadę, żeby to się nie cofało w czasie na przykład frezowania. A ta druga część jest prawdopodobnie zapieczona i trzeba to rozebrać i wyczyścić i porobić blokady. No na przykład tu jest regulacja tak, ale nie ma w tą stronę. I można tu jakiś stoliczek, nakładkę dać i będzie ok. No. Także fajna rzecz to jest. Można naprawdę fajne, precyzyjne urządzonko zrobić. Tu dać koło pasowe jakieś tam i ten. I na pasek. I będzie fajna rzecz.